Jakie prośby i życzenia mają mieszkańcy Namysłowa? Czego brakuje naszej gminie i naszemu miastu? Ja uważam, że powinna być sala jakaś u nas kinowa, chociaż małe mini kina nie mamy. Mieszkania jakieś socjalne, coś takiego, nie ma tutaj nic. A jak są, to są takie poniszczone, że nawet nie ma jak się starać. Ja nie wiem, może plac zabaw dla dzieci. Miejsca, gdzie można spędzić czas. Nie, młodzież, dorośli, gdzieś wyjść, gdzieś posiedzieć, bo wszystko to jest takie od do. 17, 18, wszystko zamknięte. Chodniki po wsiach, jakieś drogi, naprawa dróg. Takie właśnie uwagi czy prośby będzie można zgłaszać od połowy marca do połowy kwietnia. A wszystko za sprawą budżetu obywatelskiego, który umożliwia mieszkańcom wpływ na rozdysponowanie 50 tysięcy złotych na poczet gminy. Blisko półtora miesiąca, od 24 kwietnia rozpoczynamy głosowanie. Będzie ono trwało do końca maja, tak żeby już z początkiem czerwca mieć wynik tego głosowania, mieć wygrany projekt czy projekty, które będą finansowane z budżetu obywatelskiego. Wnioski złożone do tej pory dotyczą głównie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Ten budżet obywatelski chcemy skorelować również z budżetem obywatelskim Urzędu Marszałkowskiego, Marszałka Województwa Opolskiego, dlatego że, żeby po pierwsze nie tracić energii, żeby te pomysły, które są zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego marszałkowskiego za nieco większe pieniądze, można było nad nimi głosować równolegle. Namysłów po raz trzeci bierze udział w tym przedsięwzięciu. W pierwszej edycji na osiedlu numer 3 został wybudowany plac zabaw, dostosowany do potrzeb młodszych i starszych dzieci, a w ubiegłym roku wybudowano ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Piłsudskiego.